Na koniec mamy jeszcze jedno zaproszenie, tym razem dla miłośników dobrej literatury, jak i naszego regionu. Właśnie ukazała się książka Na ziemi łagodnej, dawno temu i jeszcze dawniej na Kociewiu. To zbiór 139 gawęd i opowieści napisanych przez Romana Landowskiego, wydanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, między innymi z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Tczew, a także 50-lecia działalności towarzystwa, którego założycielem był między innymi właśnie Roman Landowski. Ze względu na sytuację pandemiczną nie można było zaprosić Państwa na spotkanie z wydawcami i redaktorami, ale udało się zrealizować bezpieczną rozmowę w naszym studiu. Książkę dziś przybliżać będą Państwu doktor habilitowana Maria Pająkowska-Kęsik, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, konsultant i recenzent publikacji, Lech Zdrojewski, autor fotografii, wydawca, prezes Fundacji Okolice Kultury w Zblewie, a także Janusz Landowski, koordynator projektu wydawniczego, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej. Równolegle spotkanie o książce Na ziemi łagodnej, dawno temu i jeszcze dawniej na Kociewiu będzie można obejrzeć na naszym kanale YouTube.